Dzień dobry kochani w kolejnym vlogu. Nie miałam dzisiaj już nagrywać, ponieważ zmontowałam vloga, ale jesteśmy na treningu i troszeczkę trener się spóźni, więc idziemy, no chodź Stasiu, więc idziemy tutaj na plac zabaw, a z tyłu jest boisko, więc jak zobaczymy, że ktoś przyjeżdża, to fajny jest ten plac zabaw. Wow! I kosz w kształcie pieska. Dajcie znać, czy widzieliście kiedyś takie. Tak mi się wydaje, że to jest kosz. No, zobaczcie, jaki fajny i mocno wieje. Więc chłopcy pobawią się 10 minutek. Ja sobie tutaj usiądę. Szkoda, że nie ma w słoneczku, bo jednak bym wolała na słońcu gdzieś usiąść. Będą szaleli, albo pójdę ich trochę ponagrywać. No, więc u nas tak to wygląda. Przepiękna pogoda, więc fajnie. Można czekać, ale gdyby nie ten wiatr... No, jak mówiłam Wam, zawsze jest takie szczęście, że nawet jak jest ciepło, to po prostu ten wiatr nam wieje. Uwaga, gotowi? Gotowi? Trzymajcie, jak byłam mała, to tak mocno się normalnie na tym huśtaliśmy. Nie chciałabym, żebyście się jakieś tak kręcili jak mamusia. Proszę. Uhu. Jak słabo? Mocno już, Stasiek, trzymaj się. Dobra, kręcę się z dziećmi. Jezu, nie tak mocno mi się wbija. Wszystko sobie miotuje. Nie tak mocno, Ignaś, naprawdę. Naprawdę. Wiecie co, to już nie ten błędnik, co kiedyś. Dobra, siadać, ja będę kręcić nogą. Ja będę kręcić. Juhu! Stasiu, wbijasz się, co? Chuderlaku jeden. Ja też się wbijam, a Ignaś też się wbija. Zobaczcie, tyłki na boku mamy. Juhu! Super! Teraz Stachu na huśtawkę się władował, tak? I mama bujaj. Umiesz? No to pokaż. Ekstra, no. Jeszcze Ignaś? Tak, bo to spowoduje. Jeszcze szybciej. Nie no, nie przesadzaj. Dobra, ja się idę. Powiem Wam, że ten plac zabaw jest tak przepięknie zrobiony, tak się miło siedzi. Jest tutaj taki żywopłot i są drzewa, i są ławki, tak wiecie. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. U nas na wsi nie ma aż takiego czadowego, żeby był blisko domu, a tutaj proszę. Co? Tam jest piecek. Widziałam, no kosz, tak? To można śmieci wyrzucać. Ty masz? Nie wiem. Zobaczcie, kochani, pociąg się zatrzymał, ponieważ u nas jechała straż pożarna. Jeden pociąg przejechał, musieli poczekać, później jeszcze nie otwierali, nie wiem, tak z 5 minut cały czas straż czekała. No i teraz przejechała. A co najlepsze? Później Wam właśnie jeszcze opowiem. Hejo kochani, w kolejnym dniu vlogowania. Dzisiaj mamy 11 maja i zobaczcie, Ignaś już gotowy, sorry za te śmieci, za ten. Ignaś już gotowy, idzie, pokaż jakie masz jogusie pyszne. Ignaś ma imieninowe cukiereczki, więc rozda, tak? Super, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dzisiaj robocy dostanę. Nie, na urodziny, co ty? A co dostanę od ciebie? Dostałeś już prezent wcześniej. Ja to wcześniej. A ty jesteś, wiesz co, aparat. No, no co? Teraz mogę do Was się przywitać już tak na spokojnie. Jestem w domu, wypiłam kawkę, rozbudziłam się, więc kontynuujemy tego vloga. Pogoda jest po prostu przepiękna. Mam nadzieję, że taka jest w całej Polsce, bo nie oglądałam pogody w telewizji, tylko wiecie, sobie sprawdzałam w swoim rejonie, w swoim województwie, w swoim mieście. Więc u nas ma być bardzo ciepło, przez weekend też 20 chyba stopni, 21, nie wiem, coś takiego, więc rewelacja, trzeba będzie korzystać. Ja biorę się za sprzątanie, ponieważ dzisiaj ma Ignaś imieniny, więc pewnie jacyś goście do nas przyjadą. No, więc no, trzeba się wziąć w garść, poodkurzać, umyć podłogi, poogarniać syf, który zrobili wieczorem. No standardzi u mnie, jak mnie oglądacie, no to wiecie. Teraz, w ręce. Więc vlog mnie też zawsze tak motywuje, jak już Wam powiem, że idę sprzątać, no to naprawdę pójdę sprzątać. Ja tak to będę to przedłużać w czasie, przedłużać i w końcu obudzę się, wiecie co, jak będę miała za 2 godziny chłopców na przykład odbierać. Więc do roboty muszę się wziąć. A ja Wam życzę miłego oglądania dalej, kochani. No może aż takiej dużej... chęci do sprzątania to ja nie mam, więc jeszcze miałam tutaj łyka kawy, usiadłam, bo chciałam przejrzeć sobie tamten materiał, co nagrałam i przypomniało mi się, bo obejrzałam też, że ostatnie wczoraj ujęcie chyba było, jak czekaliśmy na pociąg, była ta straż pożarna i w ogóle, no i w końcu otworzyli im
dali cynk właśnie temu pociągowi, żeby temu maszyniście, żeby zwolnił, no i przepuścili. No i słuchajcie, babka normalnie przejechała razem ze strażą. Było widać, że przecież jeszcze jedzie kolejny pociąg i to było tylko dla straży pożarnej, żeby wiecie, szybko przejechali i zamykali, a babka za nimi surują. Ja cię kręcę. Naprawdę ludzie to czasami nie myślą. Nie wiem, czy jej się śpieszyło, czy coś, no ale no, w takich sytuacjach tak nie postępujemy, bo może stać się, wiecie co, tragedia. Albo możemy załapać jakiś mandacik. Kto wie, bo korek się zrobił olbrzymi, bo naprawdę dwa pociągi jak jechały, jeszcze zatrzymał się, tutaj straż trzeba było przepuścić, tutaj to, więc to naprawdę długo trwało. Więc gdzieś tam policja też mogła się czaić. No, a teraz mandaty sypią takie, że ho, ho. A teraz już serio. Kawson wypity. Zmywania mam od groma. Więc biorę się do roboty. Boże, jakie tu jest, bo robiłam jeszcze dzisiaj takie małe pankejki chłopcom do przedszkola, bo ostatnio nie chcą jeść tostów, kanapki za bardzo też im nie wchodzą, więc takie pankejki z drzewem truskawkowym im dzisiaj zaserwowałam. Jezu, jak ja się ruszam, ja nie wiem, czy ja się zastałam, czy co, po prostu jakaś jestem taka drętwa jak... Fajnie, miałam chwilę. To sobie zmontowałam już 6 minut vloga i gitara. Później wiecie co? Siadam, dodam tylko kilka klipów. Biorę pranie, więc sorry. No u mnie to są domowe vlogi, u mnie nie ma jakichś super ujęć, nie wiadomo czego. Normalne życie. Więc idę z praniem teraz na górę. Słoneczko piękne świeci. Pranie wstawione. Teraz poskładam kilka rzeczy, dosłownie 5 i pochowam do szafek, bo mi jeszcze zostały właśnie tutaj pod suszarką, bo wczoraj wieczorem o godzinie 22 jakoś, 23 wyłączyłam suszarę, więc już oczywiście nie składałam, bo już leżałam sobie smacznie w łóżku, tylko wstałam, żeby to wyjąć, więc teraz składanko. Da się, wszystko da się ustawić, kochani. O, Ignasia, koszulka z treningu już też właśnie wyprana, świeżutka, wczoraj mieliśmy. Proszę bardzo. Więc składamy, hop. Tutaj tego nie pokażę. To nienawidzę Staśka, bęk. Ignasia Drechy, które wczoraj też miał na treningu. Hop, lecimy. Oj, Stasia ostatnio ulubione spodnie, te co dostał właśnie od Dawida mamy, które mi każe codziennie teraz prać, żeby założyć. Nie wiem, dzisiaj założył normalne, ale już wieczorem było pytanie, czy wypiorę, może by dzisiaj miał. Więc to są takie dresiki, o. Ale są bardzo wygodne. I spoko, to jest takie właśnie błękitne jakieś koszuleczki, no w ogóle do wszystkiego pasują, więc mu się bardzo spodobało. Jak mu się coś podoba, to on będzie nosił, nosił i nosił. Skiepy, jakieś, o, kolejne skiepy, no, ciekawy, ciekawy vlog, ciekawe życie, co? Ciuchy na jutro naszykowane do przedszkola. Uwielbiam sobie tak wcześniej szykować, żeby później na wieczór już mieć to z głowy. A teraz biorę się za sprzątanie syfu w tej łazience. Wiem, że jest głośno, bo pralka chodzi, więc sorry. No, jeżeli ogląda mnie to jakaś firma z środkami czystości, to z chęcią podejmę się współpracy, bo ja ciągle, ale to ciągle sprzątam. Proszę zobaczyć, jakie auta wielkie mi przynieśli do kąpieli. No po prostu nie wytrzymam. I teraz się wysuszyły, mam nadzieję, wytrę je i chowam je do pokoju do zabawek, bo to jest przegięcie. No jak trzymać takie wielkie zabawki w wannie? Ale mnie widać tutaj, zobaczcie, przyszłam na górę, bo pranie właśnie się skończyło. I żeby nie było, to pokazuję, nie jestem taka wyrodna matka, zostawiłam kilka mniejszych autek tutaj na półeczce, jak będą się kąpać, to sobie wezmą, no ale tamte wielkie to już było naprawdę przegięcie, więc tak, tutaj mają takich kilka do zabawy w kąpieli. Więc nastawiamy suszarę, gdzie jest ten mój program? Okej, na 2 godziny 9, to po prostu wymierzę sobie, jak wcześniej się wysuszy, to się wcześniej wyłączy. A ja robię jeszcze jedno pranie ciemne, bo jak pozbieram te wszystkie rzeczy w przedpokoju, tam jeszcze poprzeglądałam i w ogóle, to znalazło się ich kilka, więc żeby być na czysto praktycznie, no to czarne pranie trzeba wstawić. Okej, moja bluza. Tutaj w ogóle mam ciążowe spodnie. Właśnie nie wiem, czy ich na Vinted nie wystawię. Chcę je teraz przeprać i może je wystawię, bo one są w naprawdę spoko stanie, a może ktoś sobie jeszcze je wykorzysta. Ja mam taką tendencję właśnie do trzymania rzeczy. Nie wiem po co mi to jest, bo nie planuję, a trzymam, co nie? Więc może wystawię. Zrobione, schodzimy
na dół, bo zrobiłam sobie drugą kawkę przed chwileczką. Z ostatnich kropli mleka, bo muszę mieć po prostu chociaż trochę mleka w kawie. Znaczy wypiję też taką bez, ale tak ciężej po prostu wchodzi, więc ja teraz będę sobie tutaj dopijać kawusie. I może zmontuję już tego vloga, żeby nie były też za długie. Więc jeżeli Wam się podobał ten vlog, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się już niedługo. Buziaki, pa, pa.